Witajcie. 3 tygodnie człowieka nie było i wszystko zielone. Także nie ma tutaj absolutnie żadnej dyskusji. Orka idzie i temat się wyjaśnił. O, skrzyp polny. Znaczy, że tu jest trochę kwaśno. Także to też taki strażnik tego, co tu się dzieje. Ale to tylko jeden kawałeczek, tam więcej tego nie widzę. Trawa, słuchajcie, ta, która wskazuje na to, że tu są tereny podmokłe, rośnie. Jest. Więc też jest to taka informacja, nie wiem czy dobra, czy zła, nie o to chodzi. Mokro jest, no i tyle. Zabieramy się jak najszybciej do tej roboty, bo szkoda czasu. Tutaj jeszcze zielsko miało być dokończone, ale nie zdążyłem. Także ten kawałek był nawet no, nieruszony. Ale idziemy zobaczyć, co tam jeszcze słychać w innym miejscu. Jest tutaj jeszcze jeden kawałek taki, gdzie mogą być kanie przy okazji. Myślałem, żeby je zobaczyć. No i się okaże, jak to wszystko tu wygląda. Spróbujemy przedostać się przez ten rów. Zobaczymy, czy tu jest woda, czy nie. No, przy okazji serdecznie pozdrowienia dla Eli, Stasi, Moniki, Kasi, wszystkich dziewczyn, no i chłopaków tak samo, Jacek, Marki, Bogdan i cała reszta, kogo nie wspomniałem, to nie gniewajcie się, ale ogólnie wszystkich serdecznie pozdrawiam. No i tak zarosło, trzeba się jakoś przez to przedostać, żeby tylko się nie wpaść do tego rowu. Tutaj jakaś belka jeszcze jest. Do auta idziesz? Wiesz co, podjedziemy z tamtej strony. Dobra, no właśnie, te muchy końskie nas tutaj męczą, gryzą, żrą i nie mamy jak to absolutnie od nich się odgonić. Zaraz człowiek będzie cały w bąblach. Nie wiem, skąd ta zaraza się bierze i jak je wytępić. Macie jakieś sposoby na te muchy końskie? Piszcie, bo jest to po prostu naprawdę inwazja i nie bardzo mi się to podoba, ale tam przejedziemy przez drugą stronę, może tam będzie mniej tego dziadostwa. Chociaż trochę w to wątpię. No, w każdym razie zabierać się trzeba za orkę, bo tutaj nic się innego nie wymyśli. Idziemy z drugiej strony i zobaczymy przy okazji, czy są grzyby. No, o ile się nie mylę, moi drodzy, dziewanna. Zioło fantastyczne na gardło. Idę zobaczyć tutaj, słuchajcie, to jest to, co robiłem talerzową ostatnio. No pustynia to wiadomo, tutaj tak szybko nic nie odrośnie. To nie te numery z pustynią. Jednakowo ja na nią wymyślę jakiś sposób, to nie ma nawet siły na to. Idę zobaczyć grykę, bo mnie bardzo interesuje ten temat. Co tu się stało? O, widzicie? Już jeden orzeszek tutaj jest. Trzeba będzie go tylko rozłupać. Ale widzę, że ona już powoli przekwita. Chciałem pójść z tamtej strony, ale te chaszcze nie pozwoliły. No i teraz już wreszcie wiem, jak wygląda przekwitnięta gryka. Czerwone łodygi, zobaczcie, to jest takie coś, to jest właśnie przekwitnięcie. Mimo to ona nadal kwitnie i nadal są, słuchajcie, tutaj pszczoły chodzą. Co jest bardzo, bardzo interesujące. Bo to oznacza, że będzie kwitła. Będzie kwitła chyba do samego zbioru. Nie wiem, ktoś tam mi coś mówił, że ona kwitnie cały czas i cały czas i cały czas i tych nasion się robi coraz więcej. No, bardzo porządnie. Tak wygląda to wszystko z góry. Gdzieś tam się nawłość trochę poprzebijała, ale to jest i tak marne. Także tutaj z tego nic nie będzie. Słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, co po gryce? Co po tym? Bo o ile tutaj po prostu jest plan do tego, żeby wysadzić tutaj trochę truskawek na tym kawałku, tak po lewej stronie bardziej, bo widzicie, jest godzina wczesna, nie wiem czy dziewiąta jest, czy jeszcze nie, jej nie ma, ale jakoś tak, więc to już słońce będzie, więc truskawka by miała tu fajnie. Tutaj troszeczkę z tej strony trochę inaczej, bo tu byłyby ogórki, jeszcze planuję, a zobaczymy środkiem, może jeszcze coś puszczę, też jakieś warzywa.
W każdym razie tak, żeby tą ziemię zacząć już uprawiać i zobaczymy, co w tym kierunku. Ale gdyby nie to, bo tam z tamtej strony, tam na samym końcu pod lasem widzicie, to tam właśnie też jest gryka i tam chcę coś po tej gryce wysiać. No i nie bardzo wiem co. Także jeżeli macie pomysły, to napiszcie mi, co tam po gryce najlepiej po prostu się nadaje do siania, czy ewentualnie trzeba jakoś glebę, nie wiem, czy wzbogacić obornikiem, czy czymś innym, co tutaj po prostu takiego zrobić. A tymczasem jeszcze przejdę zobaczyć tam kawałek, gdzie jest ta lepsza ziemia. Nie mówię tutaj o tej pustyni, o tym piachu, bo to jest absolutnie zupełnie inna bajka. Widzicie tutaj, żeby coś urosło, to jest absolutny cud. Więc ten kawałek, tak jak wam mówiłem już parę miesięcy temu, czy nawet jeszcze wcześniej, tu przyjdą nasadzenia drzewek, ale drzewek właśnie choinkowych, czyli jodła, kaukaska. Ona oczywiście lubi, słuchajcie, te, o zobacz, jeszcze jakieś skarby tu się znalazły, jakiś kawałek ładnej porcelanki, ale to już jest polski wyrób, także no mimo to ładna. Damy ją gdzieś tam z boku, żeby ona tutaj się nie chciała wejść, przynajmniej przypadkiem w koło. Tam jest dołek, więc to zrobimy w ten sposób. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, jodła kaukaska bardzo lubi żyzną glebę, więc ona na tym piachu by w życiu nigdy nie urosła. Ale weźmiemy dołownik, zrobimy dziurę konkretną, wsypiemy żyzną glebę, podsypię do tego obornika i powinno być dobrze. No patrzcie, tutaj po prostu to wszystko było też zrobione. No i też zaczyna rosnąć. No po prostu powiem wam jedną rzecz. Nie ma litości. Absolutnie nie ma litości. Tutaj po prostu każde zaniedbanie to skutkuje natychmiastową zemstą, że tak powiem. Inaczej tego się nie da nazwać. I robotę trzeba będzie wykonać jeszcze raz od nowa. No, także widzicie, taka sytuacja z tym wszystkim. Telefony trzeba odbierać. Bardzo dobrze, że dzwonią. W każdym razie tutaj co do gryki. Zobaczmy jeszcze ten fragment. On tu jest troszeczkę w cieniu. Ale zobaczcie, jak pięknie kwitnie za to. Tutaj tych, że tak powiem, orzeszków nie widzę. Ach, tam dalej widzę, że są głębiej. Już takie pociemniałe. Co ciekawe, no naprawdę pierwszy raz widzę grykę właśnie taką, która dojrzewa. I tak już teraz wiem, że to jak tak wysycha właśnie tutaj, takie charakterystyczne wam pokażę. O! Widzicie to? No to już są orzeszki. To wysycha. Tutaj w pełni kwitnienia. Tu widzicie w pełni kwitnienia. Także pięknie ta gryka wygląda. Naprawdę. Z zapachem gorzej. Ale to nie o to chodzi. Ona nie jest do wąchania. Ona jest po prostu... nie wiem właśnie, czy to w ogóle jest zboże, czy co to jest, ale chyba tak, no bo tak nie wiem. Jednakowoż do traw to na pewno nie należy, ale jaki gatunek konkretnie to jest, to tego nie wiem. No, w każdym razie tyle. Jadę zobaczyć jeszcze przegląd maszyn, sprawdzić olej, a tam jakaś awantura w lesie, jak to jak zwykle w lesie. Także ten, jadę sprawdzić olej. Słuchajcie, to jeszcze muszę to wytępić. To jest ta kruszyna, czeremcha, jak wy to tam nazywacie, nie wiem, różnie. Ale no ciężko to wytępić, bo to jakoś tak się po prostu wysiało tutaj i rośnie w tym rządku. Już to parę razy przeorałem, ale wyłazi. Widzicie, tu to wszędzie po prostu wyłazi, ale w końcu sobie z tym na pewno poradzę. Co ciekawe, ona bardzo dobrze zbiera próchnicę w glebie, ponieważ tutaj nawet na tej pustyni, to w momencie, kiedy wyrwę tą czeremchę, no to pokazuje mi się właśnie naprawdę ładne złoże pod korzeniami właśnie tej czeremchy, ładne złoże próchnicy, co jest bardzo no, dziwne. W każdym razie nie wiedziałem, że to tak ma być i tak się dzieje. Dobrze, tyle z tego krótkiego filmu dzisiejszego. Przegląd na polu, widzicie jak to wygląda. Robotę zaczynam od nowa. Nie da rady. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!